Obydwie drużyny grały otwarcie. Mieli dużo sytuacji podbramkowych. Zagłębie w pierwszej połowie wydaje mi się dominowało na boisku. Graliśmy bardzo dobrze, mądrze, szybko. Dołem bardzo dobra murawa pozwalała na grę kombinacyjną. W drugiej połowie Legia miała też swoje sytuacje, które nie wykorzystała, jak również Zagłębie wyprowadzało bardzo dobre kontry, jak również sytuacje, które były pod bramką, mogły zamienić się na bramkę. Uważam, że zasłużyliśmy na zwycięstwo z przebiegu całego meczu i gratuluję wszystkim chłopcom, którzy dzisiaj dołożyli cegiełkę do tych trzech punktów. Założyliśmy sobie przed meczem, że będziemy starać się wychodzić przez środek krótkimi podaniami i napędzać tę akcję. Wiadomo, że jak się nie utrzymywaliśmy przy piłce, to trochę nas to bolało i dużo cierpieliśmy przez to, że musieliśmy biegać, ale myślę, że gdy graliśmy tą piłką, to wyglądało to fajnie i uważam, że zagraliśmy dzisiaj dobry mecz. Bartek pierwszy raz w pierwszym składzie Zagłębia i to od razu na boisku Mistrza Polski. Jak oceniasz swój debiut? Nie będę ci nic sugerował, po prostu powiedz, jak ty się oceniasz dzisiaj w tych 70 minutach, które zagrałeś? Może nie mnie to oceniać, jak zagrałem. Po analizie będę wiedział więcej. Ale tak na gorąco to mogę ocenić pozytywnie swój występ. Przyjechaliśmy tu zagrać dobry mecz i wygrać. Wiadomo, że pozycja, z której startujemy, jest ciężka. Nie ma co ukrywać, jest duża strata tam do czwartego, do trzeciego miejsca. No ale na pewno nie odpuściliśmy sobie już po awansie do tej ósemki, że teraz już nic... Nie chcemy wygrywać albo coś takiego, po prostu każdy mecz chcemy wygrać, no i myślę, że takie nastawienie może nam coś jeszcze w tym sezonie dać. Trudna walka dzisiaj, dużo było taki zagęszczony środek pola z piłkarzami Legii, można było trochę powalczyć, ale ty od początku w ten mecz wszedłeś naprawdę fajnie, bo jedno dobre zagranie, drugie dobre zagranie, tu jakaś klepka, tutaj dobrze, że obróciłeś się z piłką, było co prawda trochę fauli na tobie, ale ty nie pękałeś, walczyłeś tam w środku pola jak równy z równym i nie było widać, że to jest dla ciebie tak naprawdę dopiero drugi mecz w Ekstraklasie. Tak, od starszych zawodników dostałem rekomendę, żebym zagrał na początku prostą piłkę. Myślę, że tak na początku dobrze wszedłem w mecz i z biegiem czasu się rozkręcałem i wyglądało to coraz lepiej. Kiedy się dowiedziałeś, że zagrasz dzisiaj od pierwszej minuty na Legii? Byłem już ustawiany tak na treningach szybciej i domyślałem się, że mogę wystąpić w pierwszej jedenastce. I tak też się stało, byłem przygotowany na ten występ. Ani dla Lecha, ani dla Legii, ani dla Jagiellonii gramy dla Zagłębia i staramy się wygrywać dla siebie, także okej, wszystko fajnie, ale za tydzień, jak przyjedzie Lech, też będziemy chcieli wygrać i zaprezentować się dobrze.